Jak wam poszło? A może być. Jakoś dobrze. No, pytania były, no, głównie o lektury bardziej i też jak były teksty, to do zdań były pytania, jakie tam przedmioty. Jakie lektury były? Były teksty z Kamienia na Szaniec i jakieś dwa wiersze, ale nie zdałem ich do końca. Fajnie było. Właściwie z polskiego było lepiej, o, było łatwiej. Z historii było dość ciężko, ale jakoś dałyśmy radę. Co było na historii? Znaczy się były ogólnie bardzo takie jakby szczegółowe rzeczy. Były rzeczy, które były bardzo rzadko i nie występowały jakoś często na lekcjach. Wydaje mi się, że nie poszło najgorzej, ale chyba trochę się boję wyników. Mam nadzieję, że będą jak najlepsze i że dostanę się do szkoły, do której chcę iść. No generalnie to myślę, że dobrze poszło tam, prawda, też dużo było takich zamkniętych, nie, zadań, ale myślę, że dawno denie było, nie, trzeba strzelić to. No, umiałem się, uczyłem tam chyba z 2 minuty, nie, na lekcjach też coś tam na powtórkach rozumiałem, ale no generalnie dobrze, nie. Jesteście w ogóle ostatnim rocznikiem w gimnazjum, tak, który pisał ten egzamin gimnazjalny. Uważacie, że to dobrze, że znieśli to, czy jednak powinno zostać tak, jak jest? No, powinno zostać chyba, nie? Bo tak my teraz mamy też tak trudniej troszkę, że idziemy my i ósmoklasiści, więc wiadomo, nie, że mamy trudniej, nie? Według mnie powinno zostać gimnazjum, bo zostało już tam wprowadzone, już jest tam kilkadziesiąt lat i już dobrze zaczęło to działać, a teraz wprowadzili podstawówkę, jest zamieszanie, mi się wydaje, przez to my na tym cierpimy. No generalnie ósmoklasisty mają trudniej, nie? Bo oni ze wszystkiego z polskiego, z matematyki mają trudniejszy, z rozszerzonych i potem jeszcze od 5 klasy dochodzą im przedmioty przyrodnicze i oni na pewno będą mniej trudniejsi niż my. Nie wiem, po co to 8 klasy w ogóle weszły, teraz będzie problem z wejściem do szkół, bo więcej osób i tak dalej. Jestem zdania tego, że gimnazjum jest niesprawiedliwie, jakby to powiedzieć, Jest niesprawiedliwie włożone to gimnazjum, że mogło być od początku ta podstawówka, a nie nam namieszali teraz, że o, wstawili gimnazjum, a teraz je usuwają. Niech się zdecydują panów. O strajku to są? Wydaje mi się, że chyba niepotrzebny. Powiedzcie mi, przez ten cały strajk liczyliście trochę, że nie będziecie pisać? No, przez chwilę. Czy ja wiem? Ja byłem bardziej zdania tego, że jednak napisalibyśmy ten test, ale no kto wie, moglibyśmy dzisiaj nie napisać, napisalibyśmy w innym terminie. A właśnie, wolibyście nie pisać jednak przez ten strajk, czy jednak fajnie, że się... Znaczy, lepiej teraz napisać, bo tak to inny termin byłby w czerwcu i po prostu dłużej tej nauki i tak dalej. Lepiej mieć to z głowy już.